do poważnego biznesu w Chinach. Opowie nasz człowiek od wielu lat w Chinach, jak się robi wiele rzeczy, jak się koduje pierwsze wektory na Amidze, jak się szybko przesiada z 8 bit na 16, jak się jedzie do Chin z paroma dolarami w kieszeni i z tego robi firmy na wiele milionów. Jak się rzeźbi w najnowszych technologiach, pewnie jak wygląda życie w Chinach i pewnie wiele innych ciekawych bajek wam opowie. Dudy z kwartetu. Ja tu swoją jeszcze osobistą dygresję zrobię. Gościu zakodował kebaby, które znamy w magazyny dyskowe. Ja się z tych kebabów uczyłem kodować na Amigę, więc dla mnie też pewien bardzo ciekawy moment w życiu. Zapraszamy serdecznie. Można zadawać pytania od publiczności, można mu przerywać, nawet czasami trzeba. Zapraszamy. Poczekaj. Bardzo chciałbym podziękować Sachemu za zaproszenie. Człowiek starał się chyba ze 3 lata mnie tu ściągnąć. Ściągnął w końcu. Bardzo też chciałbym podziękować wszystkim, że chcecie mnie słuchać, bo to też jest zaszczyt. Być tu z ludźmi, którzy mają pasję, którzy bawią się wszystkimi grami, bawią się starymi sprzętami. Od czego zacząć? Nawet nie wiem. Wszystko dla mnie zaczęło się od Spektrowa. Kiedy zobaczyłem... Tak? Już? Lepiej. Zaczęło się od Spektruma. Bawiłem się w pakowanie gier. Było fajnie. I poznałem Mistera Rafa. Gdzie on tam jest? Tak, jest. Ten bez głosu. Jak ja. I był świetny czas. Naprawdę wtedy była wielka przepaść wieku między nami. Dlaczego mówię o Misterze Rafie? Bo z PSM-u, o którym miałem mówić, do którego wszyscy mnie zapraszali, żebym o nim mówił, powstało między innymi przez to, że był Mister Raf. Jeżeli chodzi o Spektrum, to była świetna zabawa. Dużo się robiło rzeczy, ale tak naprawdę mój najlepszy czas zaczął się, gdy pojawiła się Amiga. Dostałem Amigę przez przypadek, gdyż chciałem bardzo dołączyć do grupy Quartet, która tam istniała, było 4 członków. Wszyscy mieli Commodore 64, a ja poprosiłem ojca, mówię, chciałbym dostać Commodora. A ojciec mówi, dobrze, jak tam skończysz podstawówkę, będziesz miał same piątki, to dam ci tego Commodora. Przywiozę, pojadę do Niemiec, kupię, były takie czasy. No, dostałem piątki, wszystkie. Ojciec pojechał do Niemiec, przywoził, patrzę, Amiga. Mówię, o kurczę, co z tym zrobić? Ale jakoś przez przypadek dostałem dyskietkę i był Timo Rossi monitor. I zaczęła się moja kariera reverse engineering, którą lubię bardzo nazywać wsteczną inżynierią. To nie brzmi dobrze, ale jest takim zabawnym eufemizmem. Bardzo mi się podobało to, że w Timo Rossi monitor mogłem sobie tak po kroku przeglądać, co się dzieje z rejestrami i uczyć się kodu Motorola, bo wtedy nie można było dostać żadnej literatury. Nic nie istniało. Człowiek poszedł do biblioteki, nie ma. Poszedł do księgarni, nie ma. No to
internetu też nie było. Nie jak dziś. Trzeba było wszystko samemu wyciągnąć. Pamiętam ku mojemu zaskoczeniu, że chłopaki przyszli do mnie, a ja im mówię, ale zaraz wam coś pokażę. To było chyba 14 dni po tym, jak dostałem Amigę. Im pokazałem moje pierwsze demo. Zszokowani. Jeździły takie dwa czerwone pary. Znaczy monochromatyczne. Pamiętam, że miały być czerwone, tylko że monitor był monochromatyczny. I były świetne czasy. Tu bardzo dużo się bawiliśmy. Dema powstawały. To były, byliśmy młodzi, mieliśmy wielkie pomysły. Powstał wtedy kebab. Chcieliśmy dzielić się wiedzą ze wszystkimi. Bardzo nam zależało na tym, żeby dzielić się wiedzą ze wszystkimi. Byliśmy zawsze inni. Trochę aroganccy. Mieliśmy wielkie ego, wiedzieliśmy, że wiemy coś, co nie powinno zostać tylko i wyłącznie w naszych mózgach, ale powinno stać się popularną wiedzą, żeby inni też mogli robić dużo innych rzeczy. Powstał kebab, skończył się kebab, skończył się pewien okres czasu. Związki interpersonalne między nami też przestały istnieć na pewien okres czasu. I pamiętam, był 96 rok. I z Rafem zaczęliśmy pracować w jednej firmie. Nie będę opowiadał szczegółów. Nie będę mówił, co robiliśmy. Przerzucaliśmy narkotyki. Ale wtedy zaczęły się pojawiać pierwsze emulatory, takie nie emulatory per se, jak były wcześniej, że emulatory DOS-a czy tym podobne rzeczy, ale zaczęły się pojawiać emulatory gier arcade. Pac-Man, jeszcze nie było main chyba, ale już zaczynały się klarować. Nikola Salamoria robił pierwsze emulatory. Ja pamiętam, Raf wtedy kupił PlayStation i wyciągnął tam. Mówi, chodź, popatrz, pokażę ci te gry. Poszedłem, patrzę, Soul Edge, piękny. Ale najbardziej mnie zafascynował Raider. Piękna gra. Ja nigdy w gry nie grałem, nie jestem wielkim fanem gier. Nigdy nie byłem. Stwierdziłem, że Raiden to jest świetna gra, ale ja bym chciał w nią grać na PC-cie, bo nie stać mnie na PlayStation. No i tak sobie gadaliśmy i stwierdziliśmy, no dobra, no to, ale to jak, to emulator. No ale wszedłem chyba na kanał PlayStation, na Ircu wtedy i był Sergio Perez, taki człowiek, pod pseudonimem Nagra, o ile się nie mylę. I ja powiedziałem, ale ja chciałbym, jak ktoś wie jakieś rzeczy o PlayStation, to ja bardzo chętnie bym się dowiedział, bo chcę napisać emulator. A ten człowiek był wtedy chyba troszeczkę na topie, jeżeli chodzi o reverse engineering PlayStation, bo już wiedział, jak memory card działają i tym podobne rzeczy. I on powiedział, to nie jest możliwe, tego się nie da zrobić, bo PC-ty to są takie strasznie wolne, a PlayStation Emulation to jest taka wielka rzecz, że to niemożliwe. I ja mówię do Rafa, no nie. Niemożliwe? No robimy! Zaczęliśmy zbierać dużo wiedzy, co to jest PlayStation, jak to działa. I wyszedł taki temat, że w tamtych czasach, o ile się nie mylę, nazywało się to Yaroz. To była wersja deweloperska dla takich małych deweloperów dla PlayStation. To nie były pełne biblioteki. To był taki kit, że można zrobić pewne rzeczy, bo oni chcieli propagować development PlayStation, ale nie chcieli rozdawać development kitu. I
wrzuciliśmy pytanie gdzieś tam, kto Maja Rose, bardzo chętnie byśmy chcieli się skontaktować, żeby wiedzieć, jak to działa. To była czarna PlayStation. I zgłosił się człowiek z Holandii, młody, w wieku mojej siostry. I mówi, którą wyrzucaliśmy z pokoju, jak programowaliśmy na Amidze. Było tak, Kinga, wo. Ale młody człowiek się zgłosił do mnie i mówi, mam ja ROS. I chętnie się podzielę wiedzą, ale mówi, nie wiem dlaczego to robię. Zostaliśmy później z Henkiem wielkimi przyjaciółmi przez lata. Ale przyjechał, powiedziałem, no to przyjedź do Polski, my cię tutaj zaprosimy, tu posiedzisz u mnie. I pamiętam, Henk przyjechał pociągiem, przywiózł walizkę tam z płytami CD Philipsa, bo wtedy nie można w Polsce podostać CD-ery. I on spotkał nas na dworcu, mnie i Rafa. I tak go zabraliśmy, a ja wtedy jeździłem chyba czerwonym Mercedesem. I on mówi tak, słuchaj, jak ja przyjechałem do ciebie pierwszy raz, to ja myślałem, że ty jesteś jacyś mafiozi. Ubrani cali na czarno, do czerwonego Mercedesa mnie wsadzacie. Zawozicie mnie do jakiegoś domu, który wygląda jak ruina, a w środku jest elegancko. Nie rozumiem, jak Polska działa, a działała wtedy tak, jak działała. Bo to był rok 96 listopad. No i przyjechał człowiek z Holandii, posiedzieliśmy na tym Rialos, okazało się, że w ogóle to się do niczego nie nadaje. Nic z tego nie można było wyciągnąć, żadnej wiedzy. No to zaczęliśmy później w firmie, w której pracowaliśmy, zacząłem disassemblować kod PlayStation. Drukowałem, miałem chyba ze 40 takich folderów, ale to były takie fajne na cztery dziurki ze Szwecji. Było tego pełno. To w ogóle tyle kodu, co ja wydrukowałem i rewersowałem, żeby cokolwiek zrozumieć z tego, to się w głowie zmieścił. Ale siedzieliśmy i pisaliśmy. Dłubałem, robiłem emulator MIPS-a. Starałem się zrozumieć, o co chodzi z grafiką 3D. I 97 rok, 1 kwiecień, wydaliśmy pierwszą wersję PSM-u, która za dużo nie robiła, ale potrafiła odegrać czołówkę z Raidena, taką 3D, co prawda bez tekstur, tylko same linie, ale działało. I pamiętam, jeden człowiek nam uwierzył w całym community z emulacji, powiedział, był to Jim z Emu News i powiedział, ja o tym opowiem. I poszedł news o emulatorze, który działa o PlayStation, który nikt nie wierzył. I od tego zaczęła się bardzo duża praca. Naprawdę to były nieskończone godziny pracy, żeby zrozumieć, jak PlayStation działa. Na jak można to zrobić szybciej, jak lepiej. Były pierwsze dynamiczne rekompilatory wtedy już kodu naszego. I budowaliśmy dużo do roku 99, do początku 99 roku. Wtedy pojawił się człowiek, który nazywał się Tony, wysłał maila do Henka i mówi, Henka do Taksa i mówi, słuchaj, ja jestem zainteresowany tym, żeby skomercjalizować PSM. To nie była pierwsza, nie był pierwszy czas, kiedy ktoś chciał skomercjalizować PSM-u, gdyż wielu ludzi chciało po prostu zainwestować pieniądze, wydać to publicznie, żeby zarobić na tym. My nie byliśmy tym zainteresowani. Tak jak nigdy wcześniej nie byliśmy zainteresowani pieniędzmi, żeby wydawać kebaba, żeby robić pewne rzeczy. Ja robiłem dużo rzeczy dla idei. Tak samo wtedy, gdy ludzie pisali, a zapłacę ci za PSM, tam nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy dolarów, to były straszne pieniądze. Nie interesuje mnie. Ale napisał człowiek i mówi tak, chcę zrobić
hardware'ową wersję PSN. No, to było zdziwienie dla nas. Ale Hank wtedy dostał też na bazie PSN-u robotę w Electronic Arts. Już też chcieli mnie, ale ja nie byłem zainteresowany zbytnio robieniem gier. Nigdy nie robiłem gier. I on podjął pracę wtedy w Electronic Arts na Florydzie. A ja siedziałem wtedy w jakiejś firmie gdzieś na Słoneczu, kawałek za, w Szczecinie. I robiłem jakieś bazy danych w SQL-u, które w ogóle mnie nie interesowały, ale trzeba było zarabiać na życie. I człowiek Tony, Hank powiedział, że ja nie, ale jest taki drugi, który wie więcej. Mówi, to on do niego napisz. No to człowiek Tony napisał do mnie i mówi tak, słuchaj, mam firmę, która by chciała zrobić hardware'owy emulator PSN, PlayStation, przyjedź i tak dalej. Ja mówię, nigdy w Azji nie byłem. Za daleko też nigdy nie byłem. Człowiek prosty, z Szczecina nie opuszczał. I stwierdziłem, no skoro mam darmowe wakacje na 2 tygodnie, to pojadę. Pojechałem. Wylądowałem w Hongkongu. No i człowiek spotkał mnie na lotnisku, co też było wyjątkowym szczęściem, bo nawet nie wiedziałem, jak on wygląda, jak ja wyglądam, on nie miał kartki, ja nie miałem kartki. Spotkaliśmy się gdzieś na lotnisku, on mówi, o ty jesteś tu, tak, no dobra, no to idziemy. I mówi tak, słuchaj, ale wiesz co, ja się nie będę jakiejś ważnej rzeczy, moja firma jest w Chinach. Rok 99, wiadomo jakie było nasze pojęcie o Chinach. Kraj komunistyczny, zamknięty, tam nie wiadomo co się dzieje. No to mówię, ale ja nie mam wizy, co zrobić. No, nic się nie ma, tam na granicy dostajesz, dali za darmo. No to okej. Okay. Mówię, mi tam nie zależy, mogę pojechać do tych firm, co mi zależy. Popłynęliśmy promem, bo to niedaleko z Hongkongu, blisko Macao. Popłynęliśmy promem, wysiadam z tego promu i tak wysiadłem z promu i mówię tak, chyba w moim poprzednim życiu mieszkałem w Azji, bo czuję się jak w domu. No ale to taka była maleńka wizja. Poszedłem, zaczęliśmy konsultować tam, jak to ma działać, jak PSM powinno wyglądać. 2 tygodnie, nie pamiętam, byliśmy codziennie. Ale 2 tygodnie dużo pracowaliśmy. I po 2 tygodniach człowiek Tony powiedział do mnie tak, słuchaj, a czy ty chciałbyś dla mnie pracować? Na początku tak. Nie rozmawialiśmy o pieniądzach, o niczym. Po prostu tak mi się spodobało. Czułem się tak świetnie. Było to zupełnie nowe doświadczenie, było fajnie. I zaczęliśmy robić emulator na hardware'ze. Dużo się wtedy nauczyłem. Zacząłem rozumieć, jak działają chipsety. Wtedy nikt nie robił takich bardzo zespolonych chipsetów. Jeżeli wszyscy pamiętają, 99 rok, to wtedy Intel to był CPU, czy AMD było CPU, był Northbridge, był Southbridge. Wszystko było oddzielne chipsety robione przez różne firmy. I tak samo my nie wiedzieliśmy, co robimy za bardzo, ale stwierdziliśmy, zrobimy to. No bo nikt tego nie zrobił, więc trzeba podjąć wyzwanie, podnieść rękawice i jedziemy. I co mi się wtedy spodobało, że dostałem zupełnie wolną rękę, po raz pierwszy w życiu, żeby robić coś, co lubię. Dostałem grupę ludzi, dostałem grupę ludzi, świetnych ludzi. Nauczyłem ich, co to wygląda inżynieria wsteczna, jak możemy rozebrać wszystko na części, jak możemy zacząć robić. Nie przywiozłem, ale chciałbym pokazać, bo zrobiliśmy pierwszą płytę prototypową. Wtedy jeden układ FPGA kosztował chyba około 8000 dolarów, mieliśmy 7 na płycie. Cała płyta kosztowała 1000 dolarów, 100 tysięcy dolarów, główna płyta. I to był emulator PlayStation i player VCD,
i było serwo do układu VCD. I zrobiliśmy wszystko, zrobiliśmy, pamiętam, mieliśmy taki na 2 metry długi kabel od rezonatora kwarcowego do układu, bo musieliśmy zrobić clock skew. A nie wiedzieliśmy, jak zrobić clock skew inaczej niż długi kabel. Ci, co wiedzą o hardware, wiedzą o czym mówię. To było fajne, bawiliśmy się codziennie, świetnie robiąc pewne rzeczy i w pewnym momencie wydaliśmy układ. Pierwszy układ, DVD player, emulacja PlayStation. Sony nie miało żadnych z tym problemów, nigdy do nas nie napisało, do mnie też nie napisało. Dlaczego? Oni PlayStation i tak dotowali, oni sprzedawali gry, więc im nie zależało. Im więcej ludzi gra w PlayStation, fajnie, będzie większym rynek. I powstało pierwsze PlayStation w układzie. Zrobiliśmy naprawdę dużo roboty. Poważnej pracy, bo trzeba było nawet to, że mieliśmy w układzie MIPS-a, ale chcieliśmy płacić licencji, to musieliśmy zrobić clean room engineering. To znaczy, że był jeden team, który napisał dokumentację, a drugi team zrobił implementację. Że nie było pomiędzy dwoma teamami żadnej wymiany technologii. Dużo roboty. Ale niestety ten układ, mimo że sprzedaliśmy dużo do Chin tego układu, ale nie odniósł takiego super wielkiego sukcesu. Natomiast jaki sukces odniosła ta nasza maleńka firma, którą mieliśmy, w której było, o ile pamiętam, chyba 90 osób, to, że przyszło Ali, który robił wtedy Southbridge. Zrobiliśmy dla nich też tam trochę IT do Southbridge'a. Nie powiem, że było złe, ale przyszli i my używaliśmy ich chip serwo do DVD-ROM. I oni zobaczyli nasz chipset i stwierdzili, to jest genialne. Powiedzieli, to zrobimy integrację. To my was kupimy. No to was kupimy. Kupili całą firmę i w pewnym momencie stwierdzili, macie świetną technologię, zrobiliście kawał dobrej roboty, zrobiliście świetne API, SDK. My chcemy to użyć teraz, żeby zrobić chipset do set-top boxów. No to robimy set-top boxy, czyli te odtwarzacze telewizji satelitarnej, czy naziemnej, cyfrowej, czy kablowej. I ja wtedy Ali popadł w duże kłopoty finansowe. I chcieli zredukować strasznie mój zespół ludzi. A ja powiedziałem, jestem pierwszy do redukcji. Oni, nie. Ja mówię, jestem pierwszy do redukcji. Jak chcecie wyrzucić któregoś z moich inżynierów, to wyrzucacie najpierw mnie. Postawiłem się i oni bardzo byli tacy zniesmaczeni tą sytuacją i dali mi zadanie, które miało spowodować, że ja chyba popełnię jakiś błąd, że nie uda się tego dokonać i stwierdzili, dobra, to chcemy najtańszy mieć set-top box chipset na rynku, jaki może być, ma chodzić na 512 kilobajtów flasha i ma być 2 megabajty RAM. No to nawet obraz się nie będzie, żeby 3 ramki wsadzić w to. No i ja w tym momencie przekroczyłem pewną linię i powiedziałem, dobra, ja z tą firmą pracować nie chcę, ale jest challenge, trzeba tego dokonać. Ja bym powiedział, dobra, ja to zrobię, ale jak wam dam w łapy produkt finalny, odchodzę z firmy. Wszyscy to mnie zignorowali, bo głupek gada jak może było. Po 5 miesiącach pracy zrobiliśmy układ scalony i software. I to był Ali 3328C układ, który
na pewno widzieliście w wielu supermarketach, w set-top boxach DVD, gdyż Ali sprzedało tego ponad 100 milionów. Tego układu. Zrobiłem w dniu, w którym sprzedaliśmy pierwszy układ do firmy, wypowiedzenie, do widzenia, dziękuję panom. I się skończyło. Poszedłem wtedy do firmy, w której naprawdę chyba bardzo ciekawie mi się działo. Firma robiła set-top boxy, czyli podobnie, ale to była fabryka set-top boxy, co bardzo mnie interesowało, bo chciałem przejść taki stopień wyżej i w tej firmie przyszedłem, a oni już mali układów SD, a ja mówię tak, jest taka firma Ali, robią świetne chipsety, ja tutaj przyniosę chipset i będzie zabawa. No, przyniosłem chipset, ponieważ wiedziałem o nim wszystko, napisałem najpierw emulator chipseta z ludźmi, powiedziałem, na tym emulatorze zrobimy software, bo ciężko było debugować na chipsecie, a potem zrobiliśmy chipset, sprzedaliśmy tego w 6 lat 30 milionów egzemplarzy. Większość na bliski wschód. Nie powiem dlaczego sprzedaliśmy, ale sprzedaliśmy dużo, dużo kanałów można było oglądać. Ale w pewnym momencie moja zabawa się skończyła i stwierdziłem, no chyba czas zrobić coś innego. I zacząłem się przesuwać i zawsze, nawet jeszcze za czasów Ali, mój ostatni chipset, który wtedy zrobiłem w Ali, to był dalej PlayStation, DVD, ale to był Network Multimedia Player, czyli że można było odtwarzać z urządzeń w domu po UPnP, 2003 rok, kiedy za dużo ludzi nie wiedziało o UPnP, można było odtwarzać filmy z różnych lokacji, obrazki i tak dalej. Ale nigdy nie odniósł ten układ sukcesu, ale mieliśmy układ. Mam do dzisiaj player w domu i sobie odtwarzam na nim filmy z mojego komputera. Ale co mnie zawsze ciągnęło, to że ja chciałem zawsze robić urządzenia, które są połączone ze sobą w jakimś sensie. Zawsze mnie to fascynowała ta technologia. Jak odszedłem z firmy San Martin, gdzie właśnie sprzedaliśmy tyle set-top boxów, stwierdziłem, no dobra, no, mam tam odłożone trochę pieniędzy, teraz zajmę się konsultingiem. Znalazłem kilka firm, ale jedna mi się bardzo podobała, robili IPTV, dużo im pomogłem, ludzie nie byli w stanie wyprodukować ani jednego produktu, jak po roku konsultacji produkowali i produkt, i wszystko działało, firma sprzedaje się bardzo dobrze teraz. Ale któregoś dnia, bo moje dzieci urodziły się w Hongkongu, stwierdziłem, że chyba czas przejść się do Hongkongu, żeby poszły do przedszkola. I szukałem jakichś ogłoszeń. Nie powiem, chyba nie byłem zbyt trzeźwy, bo nie pamiętam, żebym napisał to do takiej firmy, ale napisałem do kogoś, kto robił ramki do zdjęć. Wtedy ramki do zdjęć robili różni ludzie. Dużo ludzi robiło ramki do zdjęć i ramki do zdjęć to była taka najniższa kategoria produktów. Tego nikt nie tykał, nie taki profesjonalista jak ja przynajmniej, gdzie ja wiedziałem o rzeczach, ale napisałem do jakiejś firmy i zadzwonił do mnie człowiek. I tak, słuchaj, ty chyba jesteś dla mnie za dużego kalibru, ale czy możemy pogadać? Bo ja bym szukał kogoś, kto się zajmie produkcją tego, bo firma mi się rozrosła. No ale dobra. Spotkałem się z człowiekiem, człowiek mówi tak, słuchaj, wiesz, zacząłem, miałem te 300 funtów, siedziałem w swoim mieszkaniu w Hammersmith, dużo polek wokoło i mówi tak, siedziałem, zacząłem kupować z Alibaby ramki do zdjęć, takie zwykłe, sprzedawać je na eBayu, kupować więcej, sprzedawać, zrobiłem trochę pieniędzy, zacząłem sprzedawać na Amazonie. I mówi tak, teraz już mam tyle pieniędzy, że chcę, żeby coraz więcej tych ramek robić. A ja tak siedziałem na tym spotkaniu i mówię tak, słuchaj, ja
nie jestem w ogóle zainteresowany. Ale mówię tak, ale wiesz co, ja mam wizję. Chciałbym zrobić taką ramkę do zdjęć, jak ty robisz, ale żebym ja z tego swojego telefonu mógł wysłać zdjęcie. No mówię tak, ale to całkiem fajny pomysł, to ja. Ja mówię, to dobra, to robimy. Dał mi zupełnie wolną rękę, zbudowałem cały team. Powstało wiele fajnych rzeczy i w pewnym momencie stwierdziliśmy, no jesteśmy prawie że gotowi. Zrobimy nową ramkę do zdjęć. Taką, że ludzie mogą wysyłać z jednego miejsca zdjęcia do ramki w drugie miejsce. Takiej ramki jak ta, która stoi sobie tam. Tutaj taka reklama, to Sachy mi pozwoli. Nie no, prezenty dałem, tak? I stwierdziliśmy, że zrobimy w końcu coś, co ja bardzo zawsze chciałem robić. Zrobimy urządzenia, które są połączone, łączą ludzi, a mój szef, jak był młody, to on bardzo był zainteresowany filmem. On chciał zawsze robić karierę w filmie, był gońcem w wielu znanych filmach. I on ma wielki szacunek do materiału takiego zapisanego w jakiejś formie. I stwierdziliśmy, że my to bardzo chcemy robić. Ja też dużo zdjęć robię, bardzo dużo makro zdjęć robię. Lubię robić zdjęcia makro. I stwierdziliśmy, że no fajnie, no to zbudujemy firmę razem. Zrobimy nowe ramki do zdjęć, popchniemy technologię. I od 4 lat to robimy. I efekt jest taki, że widzicie tutaj każdy z teamu robił zdjęcia naszą aplikacją. Pojawiały się tam na ramce w ciągu kilku sekund. Tak pan Polonus właśnie tutaj wysłał zdjęcie, mówi hello i jestem na scenie. Największy sukcesem, jaki osiągamy, jest to, że dostajemy listy, takie napisane odręcznie przez 80-paroletnie kobiety i mężczyzn, którzy mówią, no tak, no mieszkam na Florydzie i to, co wy zrobiliście, to jest dla nas największym jakimkolwiek osiągnięciem technologicznym, bo moja rodzina mieszka w Kalifornii, a ja w ciągu kilku sekund mogę odczuwać to, co oni w tej chwili odczuwają. Po prostu ludzie uwielbiają to, że mogą się łączyć z zdjęciami, a zdjęcia są piękne. No i tak wygląda moja historia. Jak ktoś by chciał popytać, to ja bardzo chętnie odpowiem na inne pytania. Są jakieś pytania w publiczności? Może coś o kebabie jeszcze, ile zajęło ci zakodowanie Gino do magazynu? A ile pamiętam. I czy robiłeś to na trzeźwo? Wiem, że nie. Tak. Tak, w tamtych czasach wszystko było na trzeźwo. Bardzo mało piliśmy, naprawdę. Ale... Też mogę to potwierdzić. Tak. Ja. On. Tam. Brat. Brat Bliźniak. Tylko trochę starszy. W tamtych czasach naprawdę my bardzo mało piliśmy. Znaczy nie, pijaliśmy czasem, wychodząc. Zdarzyło się wypić butelkę wódki z Quinta, nie powiem, ale gdy pracowaliśmy, nie piliśmy w ogóle. Bardzo dużo pracy poświęcaliśmy w to, żeby to, co robimy za czasów kebaba, wyglądało bardzo dobrze. Chcieliśmy dzielić się wiedzą, bardzo chcieliśmy dzielić wiedzą, którą mieliśmy. Chcieliśmy, żeby każdy mógł robić to, co my robimy. My zdobywaliśmy tę wiedzę w dosyć wyrafinowany sposób, bo nie było innej możliwości, ale jeżeli już ją zdobyliśmy,
staraliśmy się dzielić. Może nie wyszło to najlepiej z perspektywy czasu, bo były może zbyt skomplikowane nasze artykuły, ale wszystko, co wiedzieliśmy, oddawaliśmy innym. Zapomniałem o czymś powiedzieć. Mogę wrócić tam? Tak? Zapomniałem, bo zrobiłem ten emulator PlayStation, tak przeskoczyło mi. Ale w międzyczasie ja zrobiłem dużo więcej emulatorów, o których duże grono ludzi nie wie. Napisałem emulator N64. Bawiliśmy się tylko tak dla siebie, a duża część kodu poszła później do Project 64 Zilmara, z którym jestem do dzisiaj bardzo dobrym kolegą. Bo oni nie mieli dobrej emulacji RDP, a nasza emulacja była świetna. Zrobiliśmy bardzo dużo emulacji Dreamcasta, DCM-u, Jaguara. Nigdy te emulacje nie wyszły. Robiliśmy to praktycznie dla siebie, żeby tylko zrozumieć, jak to wszystko działa. Natomiast moim największym osiągnięciem, jeżeli chodzi o emulację i wsteczną inżynierię, i jeżeli zajrzycie w kod Dolphina, który jest open source, zrobiłem kompletny reverse engineering DSP, który tam jest, i tylko i wyłącznie gapiąc się na kod binarny i na patenty, które są publicznie opublikowane. Siedziałem nad tym chyba ze 4 miesiące, codziennie. I napisałem dokumentację, pełną dokumentację tego DSP i uważam to za moje największe osiągnięcie. Do dziś bardzo wiele firm, które robią gry, używa mojej dokumentacji, żeby pisać kod dla DSP w GameCube i w Wii, bo Nintendo tego nie publikuje. I oni używają mojej dokumentacji, żeby pisać, a DSP jest tam tylko i wyłącznie odpowiedzialny za muzykę. Więc dużo efektów ludzie zrobili dzięki mojej dokumentacji. A jeżeli chodzi o inne rzeczy związane z emulacją, to kiedyś, jak piliśmy, stwierdziliśmy, że no dobra, no to są gry Capcomu na systemach arcade'owych w salonach, że one bazują lekko na chipsetach z PlayStation, tylko że są dużo bardziej, mają dużo więcej pamięci, mają inne koprocesory i tak dalej. Stwierdziliśmy, dobra, to napiszemy. Kupiłem kilka płyt gier jak Street Fighter EX, wysłałem do człowieka w Australii, który skopiował mi ROMy wtedy z tych płyt i napisaliśmy emulator The Impact, taki z wykrzyknikiem na końcu, który odtwarzał bardzo dużo gier Capcomu. A później siedzieliśmy i stwierdziliśmy, to weźmy tego Impacta i zrobimy, że będzie jeszcze więcej gier robił i zróbmy, żeby jeszcze na Linuxie działał. No to dobra, to zrobimy. I napisaliśmy Zinka. Zink to jest emulator bardzo wielu systemów arcade'owych. Nie wiem, czy wielu z was zna, ale odtwarza takie gry jak Tekken Tag, Xevious 3D, Soul Edge. Bardzo dużo gier Namco. I zaletą tego emulatora, że on nie jest takim emulatorem stricte, czyli że on nie odtwarza tak, jak te gry wyglądałyby na systemach arcade'owych. Stwierdziliśmy, a zróbmy renderer w OpenGL-u. Dzisiaj mogę pokazać na Retinie, że grafika z gier, które są z lat 90. wygląda jakby była współczesna, bo wszystko jest skalowane w 3D grafice, gdzie zaproszę później na pokaz na wyższe piętro. Słuchaj, świat się na ciebie skurczył, tak? Teraz możesz się przemieszczać swobodnie, nie ma żadnych barier.
ale były lata 90. Ty wyruszyłeś z Polski do Chin. Jak tam się odnalazłeś? Jakie były te pierwsze dni? Mówisz, że tam ci się bardzo, bardzo coś spodobało, ale realia były zupełnie inne niż tutaj, prawda? Nie, powiem ci, że tak jak powiedziałem, że moje pierwsze wrażenie było takie, że o, wróciłem do domu. Tak, w poprzednim życiu. I ja nigdy nie czułem się w Chinach. Czułem się źle. Świetnie mi się wszystko robiło. Nawet nie miałem bariery językowej. To wszystko, bo ja potrafię ludziom pokazać tam na palcach, tam, że chcę tam, tu zapłacę dwa. Nie było bariery językowej, dałem radę. Nigdy nie czułem się obco w Chinach. Nigdy. Ale wiem, że wielu ludzi, ściągnąłem kilku inżynierów wcześniej, jednego z Polski, i on nigdy nie potrafił się przyzwyczaić do realiów chińskich. Po 3 latach wyjechał, bo po prostu nie był w stanie dostosować się do kultury. Więc jest bardzo duży, jak powiedzieć, gap. No, bariera kulturowa, przepaść kulturowa, że ludzie nie bardzo potrafią się odnaleźć, ale ja nigdy nie miałem tego problemu, dlatego mieszkam, żyję, bo jakbym miał chociaż jeden dzień, kiedy zwątpił, to przyjechał tutaj, tak? Ja ci do końca nie ufam, a powiedz coś po chińsku. No. Nie, co zrobił, ale Google Translate ja nie rozumie, czekaj. Coś brzydkiego. Żebyś nie powiedział. Dudi, słuchaj, bawiąc się, czy tworząc te emulatory, poznałeś wiele architektur od środka bardzo głęboko. Powiedz, która od strony programisty, czy właśnie poznawania jest, wydaje ci się, najpiękniej zorganizowana, którą byś właśnie jakoś najbardziej tutaj na nim naświetlił, a która jest twoją ulubioną, jest na przykład siermiężna, ale najprzyjemniej ci się z nią pracowało. Czyli która jest majstersztykiem inżynierii, a druga, która jest twoją ulubioną? Na 2 pytania jest to sama odpowiedź. Dzisiaj już zieloną odpowiedziałem. Koper. Kocham Kopera. Jak... W uzupełnieniu, powiemy, że to jest jeden ze specjalizowanych chipów Anili. Jak wszyscy spojrzą na moje dema amigowe, to zobaczą, że większość, 90% moich efektów, które kiedykolwiek robiłem, były tylko i wyłącznie bazowane na Koperze. Po prostu kocham Kopera. Jest najpiękniejszą architekturą i to, co Koper potrafił zrobić zawsze w tamtych czasach, było wspaniałe. Nadal wykorzystujemy Kopera do coraz dziwniejszych rzeczy, ale potwierdzam zdanie, że w Koperze niesamowite rzeczy siedzą. Co było najtrudniejsze w zrozumieniu PlayStation? Zaemulowanie. CD-ROM. To jest dosyć ciekawa historia, bo CD-ROM w PlayStation ma zepsute serwo i układ nie działa generalnie. I nie można było za bardzo zrozumieć, jak to zaemulować poprawnie. I nawet jak już wyjechałem do Chin, to dalej dużo gier nie działało, ponieważ serwo nie działało tak dobrze od CD. I ściągnąłem wtedy człowieka, który robił alternatywny dla nas emulator PlayStation, Psych. Był to Raski, Rafał zna, Giovanni Baggio z Italii. Ściągnąłem człowieka i mówię mu tak, jedynym twoim zadaniem jest zrobić to, że masz mi to serwo zrewersować 100%. Zrobił to, ale praca z Włochem była wyjątkowo ciężka. Codziennie koło południa wyciągałem go z wyra, nie wiem dlaczego, ale wyjątkowo zdolny człowiek, nie powiem, ale jego... Każdy pije i każdy lubi imprezować, tak? Ale
do pracy się chodzi na 8, a nie na 14. Natomiast Włosi nie mają tego. Ale zrobił to? Zrobił. Zrobił, przeżył, ale ile dzieci zostawił, to nie. Ile tytułów psemu potrafiło zanimować? Na koniec wszystkie. A pamiętam, że nasza baza, którą mieliśmy w firmie, mieliśmy ponad 5000 gier. 4,5 tysiąca gier, w ogóle nie powinno się tych gier oglądać. To była jakaś masakra z Japonii. Położę. Słuchaj, szczególnie do tego serwa, które no, było, że tak powiem, uszkodzone, tak jak zresztą powiedziałeś. Wszyscy pamiętamy, że na Sony były płyty czarne. I przez dłuższy okres tutaj nasi rodzinni krakerzy nie mogli sobie z tym poradzić. Co było tak naprawdę powodem tego? Nie, czarny kolor nie ma żadnego znaczenia. Czarna była tylko i wyłącznie podłoga, przez którą laser po prostu przechodzi. To nic nie było. Zabezpieczenie. Był taki element, gdzie zwykłe CD-ROMy nie były w stanie dotrzeć ze względu na głowicę. Tylko, i co jest najśmieszniejsze, tylko i wyłącznie CD-ROMy Sony, które Sony produkowało, były w stanie pójść w ten obszar, gdzie była protekcja. Więc najłatwiej było kopiować płyty z PlayStation na CD-ROMach Sony. Daliśmy radę. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy przyjedziesz do nas za rok? W październiku. Już obiecałem. Nie, ale chciałem publicznie. Powiem, że obiecałeś też produkcję wystawić. Nie. Tak. Dzięki wielkie. Marcin Kula, Roturis, Malpetu, Legenda, Aniki, Emulatorów i jak widać biznesem z sukcesem. Kino. Dzięki wielkie za przyjęcie. I za wszystkie nagrody, bo właśnie Marcin, te ramki cyfrowe, które są i w RetroCom, i w Compo, i w łamaczach joysticków, Marcin ufundował.